Siły zbrojne Federacji Rosyjskiej zaatakowały Ukrainę, państwo sąsiadujące z Polską. Jest ze mną pan generał Tomasz Skrzypczak. Dzień dobry. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Wychodzi na to, że Polska, mająca u siebie już 5 milionów ukraińskich emigrantów, a planowanych jest jeszcze drugie tyle, wplątana została w maksymalne osłabienie Ukrainy. Ma stać się państwem z 10-milionową ukraińską narodowością, która już wkrótce, oprócz już otrzymanych paranoicznych przywilejów ekonomicznych, domagać się będzie także politycznych. Nie wróży to dobrze także w przyszłych relacjach polsko-rosyjskich. Ponadto przestanie być państwem jednorodnym etnicznie. Wiadomo, że mieszanie narodowości, kultur czy religii zawsze rodzi krwawe i długotrwałe konflikty. Ukraińcy mają to we krwi. Jak to jest realne, dokumentuje banderowski ustrój państwa ukraińskiego, co też potwierdzają tysiące pomników banderowskich zbrodniarzy na Ukrainie, blokowanie ekshumacji polskich ofiar ukraińskiego ludobójstwa, brak jakichkolwiek potępień i przeprosin za masowe zbrodnie, powstające cyklicznie akty prawne gloryfikujące morderców. I tak dla przykładu, Rada Najwyższa Ukrainy 9 kwietnia 2015 roku i to w czasie wizyty na Ukrainie prezydenta Komorowskiego uchwaliła ustawę o statusie uczestników walk o niepodległość Ukrainy w XX wieku. Wszyscy, którzy walczyli o to w organizacjach paralelitarnych czy politycznych, zostali uznani za wojowników o wolność i niezawisłość Ukrainy. Ustawa obejmuje m.in. członków organizacji ukraińskich nacjonalistów i ukraińskiej powstańczej armii, czyli ma antypolski, państwowy charakter i niedawny z końca ubiegłego roku kolejny antypolski akt prawny. Batko nasz Bandera, Ukraina mati, my za Ukrainą budem wojowati. Batko nasz Bandera, Ukraina mati, my za Ukrainą budem wojowati. Deputowani Lwowskiej Rady zwrócili się do parlamentu o podjęcie analogicznej decyzji ogłoszenia roku 2022 rokiem UPA na poziomie państwowym. Obecnie polityka historyczna Ukrainy propaguje UPA oraz popularyzuje jako bohatera Stefana Banderę. Nasz Bandera, Ukraina mati, my za Ukrainą idem wojowati. Batko nasz Bandera, Ukraina. Niestety, ale nadal trwa medialny amok lansujący bezkrytyczną pomoc ukraińskim imigrantom. Emigrantom wyłącznie z przyczyn ekonomicznych, za co my wszyscy już płacimy i będziemy jeszcze płacić przez wiele lat. Wiadomo, kto tym wszystkim steruje i kto na tym zyska. Batko nasz Bandera, Ukraina mati, my za Ukrainą idem wojowati. Batko nasz Bandera, Ukraina mati, my za... Czy za naszą polską gościnność i bezinteresowność możemy liczyć na wdzięczność Ukraińców w Polsce? Na bezkonfliktowe wlanie się w naszą państwowość, kulturę i gospodarkę? Jestem jedynym prezesem Polskiej Partii Politycznej, byłem posłem na Sejm RP, dwukrotnym kandydatem na urząd prezydenta, który protestuje przeciwko takiej szkodliwej polityce. I jedynym. Leszek Bubel, prezes Stronnictwa Narodowego.
jeszcze dzieckiem nie dojrzała, ale w sercu jestem śmiała i odważna i wspaniała. Wierzę w to, że będę wielka, mówi mi nauczycielka. Mieszkam w Polsce, mej krainie, tak szczęśliwa w swej rodzinie.